ale wierzę, że atmosfera, która tutaj będzie gorąca, będzie nam wszystkim bardzo, bardzo ciepło. Jesteśmy tu razem, by zaprotestować i upomnieć się o naszą wolność. Wolność, którą obecna władza nam chce kawałek po kawałeczku odebrać. Przypomnijcie sobie, jaki był tego początek. Jeszcze w listopadzie sprawa pana Kamińskiego, który został tak szybko ułaskawiony, czy też uniewinniony, tylko i wyłącznie po to, żeby dostać szybko stanowisko szefa służb specjalnych. To był pierwszy krok, w którym władza sprawdzała, jak zareagujemy. Kolejnym krokiem był atak na Trybunał. Chęć sparaliżowania jego działania, by nie mógł funkcjonować sprawnie. By nie mógł chronić nas, obywateli, przed ingerencją władzy w naszą wolność. Władza nie poprzestała na tym. Kolejnym krokiem było sięgnięcie po media publiczne. W tej chwili zostały one przekształcone w coś, co można byłoby nazwać mediami rządowymi. One stanowią tubę propagandową tego, co chce powiedzieć nam partia, która prowadzi władzę. Tak przygotowana władza, która nie ma ograniczeń, może śmiało kroczyć i zabierać kolejne fragmenty naszej wolności. Nowelizacja ustawy o policji. Przygotowana ustawa antyterrorystyczna. Otwiera im bardzo, bardzo szerokie pole do działania. Władza dąży do tego, by mieć nad nami kontrolę. By podsłuchiwać, podglądać, sprawdzać kto, z kim, jak często, gdzie. I to ma być ta dobra zmiana? Pan Zbyszek nie zatrzyma się w tym miejscu. Już trwają prace nad ustawą o prokuraturze. Według tego samego schematu jak dotychczas. Na szybko, bez konsultacji, bez wysłuchania publicznego. Na już, na teraz. Tak jakby coś ich goniło, coś powodowało, że mają poczucie, że brakuje im czasu. Być może dojdzie do tego zaraz, że my, obywatele, będziemy musieli bronić i prokuratorów, i sędziów przed zakusami władzy. To jest przeciwna sytuacja, która do tej pory nie miała miejsca nigdzie na świecie. Kochani, prawo tak szybko zmieniane, skoki kursów walut, kłopoty gospodarcze. To wszystko w krótkim czasie zaczynam mieć takie wrażenie, że oni mieli hasło Polska w ruinie. To było hasło na wybory, a ja mam wrażenie, że to jest hasło na ich program, że oni tego oczekują. Demokracja! Nie inwigilacja! Demokracja! Nie inwigilacja! Demokracja! Nie inwigilacja! Nie ma zgody na wasze metody! Nie ma zgody na wasze metody! Koderki i koderzy. Bardzo serdecznie dzisiaj. Ten zimny dzień, ale atmosfera chyba jest bardzo gorąca tutaj. Wczoraj próbowałam się przygotować i napisać coś, co chcę wam przekazać. Ale pomyślałam, że opowiem wam swoją historię. Nazywam się Iza Rak i mam 31 lat. 4 lata temu nie interesowałam się w ogóle polityką. Uważałam, że komunikaty do prostych obywateli, takich jak ja, są bardzo zawiłe, bardzo zawile przedstawiane przez polityków. Rozmawiałam z wieloma ludźmi przez ten czas, ponieważ zauważyłam, że z tą polityką cały czas się stykam na każdym kroku w moim życiu. I gdy powstał KOT, stwierdziłam, że muszę się zaangażować, ponieważ zrozumiałam, że obrona demokracji jest najważniejsza. Wszystko, co powiedziałam, można podsumować stwierdzeniem, że każdy człowiek może się zmienić. Ja jestem na to najlepszym przykładem. Dlatego proszę was, rozmawiajcie z każdym. Rozmawiajcie z dziećmi. Bo w was jest siła. W nas jest siła. W KODzie. Bądźcie silni i pełni miłości. Bo wszyscy chcemy pięknej Polski w Europie i z Europą. Dziękuję. Brawo wy! Brawo wy!
że Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Mówią, czemu się przejmujesz? Masz czyste sumienie. Niech się boją ci, którzy mają coś do ukrycia. Mówią, a czemu teraz się dopiero ocknąłeś? Przedtem przecież też podsłuchiwali. Mówią, to wszystko dla twojego bezpieczeństwa. Mówią, 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 bzdury gadają. Jeśli nie obchodzi cię prywatność, bo nie masz nic do ukrycia, to tak, jakbyś mówił, że niepotrzebna ci wolność słowa, bo nie masz nic do powiedzenia. Co do bezpieczeństwa, to prawda. Najbezpieczniej jest w dobrze monitorowanym więzieniu. Władzy nie chodzi o to, żeby wiedzieć. Ona wszystkich nie podsłucha i wie dokładnie, że to źli ludzie się lepiej przed takim podsłuchem uchronią, niż prości ludzie tacy jak my. Władzy chodzi o to, żebyśmy się bali. Żeby nie było wiadomo, kogo ona podsłuchuje, może mnie, to lepiej ja będę ostrożny. Kochani, jedyne, czego powinniśmy się bać, to strach. Nie możemy pozwolić się zastraszyć. Żyjmy jak żyliśmy, mówmy jak mówiliśmy, nie przyjmujmy do wiadomości tego, co się dzieje. W ostatnich dniach pojawiła się próba odebrania nam jeszcze czegoś. Odebrania pieśni Natana Tenenbauma, która jest najlepiej wyrażającym nas tekstem. Nie można jej śpiewać, to ja opowiem. Modlitwa o wschodzie słońca, Natan Tenenbaum. Każdy twój wyrok spełnię twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Tylko chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią chroń mnie, Boże. W tych słowach sens, dla którego tu jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Państwu jest zimno? Nie! A jesteście tutaj dlatego, że chcecie tu być? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Witam wszystkich Państwa, witam przede wszystkim kobiety. Reprezentuję Kongres Kobiet Województwa Śląskiego. Kongres przyłączył się do kodu od razu. Tak, tak, tak. Demokracja bez kobiet to pół demokracji, żeby pomnę stare, dobre hasło. Tak, tak, tak? Tak, tak, tak. Proszę Państwa, organizatorzy dali mi 2 minuty, a ja mam dla Państwa dobrą i złą wiadomość, o której mam zacząć. A wolę od dobrej. Najlepsza jest taka, że tu jesteśmy. Tak, tak, tak? Tak, 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 tak. A zła jest taka, że chcą nas kontrolować, sprawdzać, cenzurować, podglądać. Ale ja mam na to pewne rozwiązanie. Proponuję, żebyśmy się wszyscy teraz do siebie poprzytulali. Niech nas podglądają, niech nas obserwują, niech nas cenzurują. Nic nam nie zrobią, pomachajmy im. O, pomachajmy, niech nas obserwują. Tak trzymać! Kot, kot, kot! Chcesz popaść, cicho sieć.
aby wręcz od internetu siekiera, motyka, łyżka, nóż. Nie zgadzamy się i już. Siekiera, motyka, wiołę, gocie z nami jednak nie wygracie. Siekiera, motyka, toczki też, wywieziemy was jak nic. Siekiera, motyka, chleb z bajla, gołoni żyją i noc wadą. Siekiera, motyka, śląski widz, nikt im już nie wierzy w nic. Dla inwigilacji nie ma akceptacji. Dla inwigilacji nie ma akceptacji. Dla inwigilacji demokracja, nie inwigilacja. Demokracja, nie inwigilacja. Demokracja, nie inwigilacja. Akta bis zrobił pis. Akta bis zrobił pis. Akta bis zrobił pis. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. To nie skacze, temu zimno. To nie skacze, temu zimno. Kto 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 nie skacze, temu zimno. Serdecznie dziękuję za to, że wszyscy przybyli się tutaj dzisiaj, że było nas tak dużo. Były momenty poważne, były momenty wesołe. Cieszę się, że tyle flag, tyle miejsc na tych flagach wypisanych. Widziałem też moje rodzinne miasto Zabrze. Taka mała prywata. Serdecznie wam wszystkim dziękujemy. Pragniemy, żebyście w spokoju rozeszli, żebyście uważali na siebie po drodze, żeby nikomu nic złego się nie wydarzyło. Także w spokoju wracajcie do domów na ciepły, dobry obiad. Tak jak zawsze na Śląsku było. Dziękujemy! Dziękujemy.